Jak być przedsiębiorczym? Jak zarabiać pierwsze pieniądze, będąc jeszcze w szkole? To pytanie, na które nawet już uczniowie szkół ponadpodstawowych zaczynają szukać odpowiedzi. I to skutecznie, o czym świadczy pierwszy ogólnopolski konkurs filmowy Przedsiębiorcze Nastolatki. Razem z kamerą odwiedziliśmy galę, podczas której poznaliśmy zwycięzcę. Karolina Komada. 40 filmów i 40 pomysłów na to, jak być przedsiębiorczym. Filmy nadesłane z całej Polski nie przez ekspertów z branży filmowej, a przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Propagowanie przedsiębiorczości to moja idea, która towarzyszy mi od wielu lat i sądzę, że naprawdę warto zaczynać jak najwcześniej, tak? Żeby ludzie, kiedy startują w tę dorosłość, kiedy kształtują swoje poglądy, już wtedy pomyśleli o tym, co warto w życiu robić i jak to robić. A przez to, że młodzież wykazała się kreatywnością, wybór zwycięzcy nie był prosty. Jednak zwycięska praca mogła być tylko jedna. Jeżeli moje kieszonkowe to 9 zł na miesiąc, a rower kosztuje 3800, to znaczy, że muszę poczekać jedynie 43 miesiące. To samemu trzeba zrozumieć, że można osiągnąć znacznie więcej i to od najmłodszych lat. I te wszystkie filmy pokazywały, że bez specjalnych zachęt młodzież sięga do własnej pracy, do własnych pomysłów i chce się samorealizować. Stąd też dodatkowe nagrody, choć nie te są najważniejsze. Dla Ameli Wieczorek z Łodzi, która razem ze swoją klasą otrzymała nagrodę za najbardziej oryginalny pomysł, już sam udział w konkursie był bardzo inspirujący. Zobaczyłam w ogóle, jak wygląda praca przy całej produkcji filmu i zobaczyłam, że nie jest to taka łatwa praca, jak czasami może nam się wydawać. No, przy okazji też, powiedzmy, doskonaliłam swoje umiejętności właśnie w filmie czy w aktorstwie. Finałowa gala pierwszego ogólnopolskiego konkursu Przedsiębiorcze Nastolatki odbyła się w kinoteatrze Rialto, a w sam konkurs zaangażowała się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ten region, metropolia, cały czas się charakteryzuje nie tylko pracowitością, ale przedsiębiorczością. Cały czas transformacji naszego regionu jest ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorczości. W ramach konkursu laureaci nie tylko nabyli kompetencje związane z produkcją i promocją filmów, ale też wezmą udział w kilkudniowych warsztatach organizowanych w Katowicach.